Strefa Nowy Sącz. Pani Agnieszko, na początek tej naszej rozmowy chciałabym Panią tak troszkę bliżej poznać. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się Pani przygoda z malarstwem? Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To nie jest mój pierwszy kierunek wcześniej, ponieważ jestem w klasie w ogóle ekonomicznej, matematyka i geografia. Co prawda to było mi narzucone przez rodziców w dużej mierze i nie chciałam tego robić, zawsze malowałam. I dopiero jakby pełnoletność sprawiła, że mogłam sama zdecydować i zmienić zupełnie jakby kierunek, w którym chciałabym dalej iść. I wtedy też zawzięłam się po prostu i sama zapisałam się na zajęcia przygotowujące do zdawania na uczelnię. W bardzo szybkim tempie jakby nadrobiłam też zaległości w stosunku do na przykład osób z liceów plastycznych, tak, które już wcześniej na bardzo wysokim poziomie miały opanowany warsztat rysunkowy. Nie wiedziałam też, na jaki kierunek właściwie chcę zdawać. Wiedziałam, że to musi być akademia i musi być związanego ze sztukami wizualnymi. Nie byłam pewna, czy malarstwo, w związku z czym w ogóle nie zdawałam na malarstwo, tylko zdawałam na wydział grafiki. Też wcześniej orientowałam się, jakie są pracownie, na jakich wydziałach, jak wygląda mniej więcej nauczanie, na ile student jest samodzielny na studiach i pozwala mu się jakby realizować własną koncepcję, nie narzuconą. Także na wydziale grafiki właśnie znalazłam taką pracownię malarstwa, w której chciałabym być już od drugiego roku studiów, po zaliczeniu tych podstawowych wszystkich zajęć. Jakby projektowanie graficzne nigdy nie było jakimś moim marzeniem i raczej to też chyba przeważyło jakiś taki zdrowy rozsądek, żeby nie iść na samo malarstwo i żeby nie jakby ograniczać się tylko i wyłącznie do tego, co jest bardzo ryzykowne, tylko właśnie zabezpieczyć się w jakiś sposób jeszcze i gdzieś to projektowanie, żeby się pojawiło chociaż w najmniejszym stopniu, tak? Czyli trochę tego rozsądku też było. Tak, było. No to taki rozsądek chyba rodzinnie przekonany po prostu. Też miałam dziadka, który wykładał na Politechnice Warszawskiej i był inżynierem konstrukcji stalowych, także też jakby miał duży wpływ na to, że jakoś tak kłóciły się we mnie dwa światy, analityczny i taki rozsądkowy z jakimś takim pragnieniem wolności i podążeniem po prostu za marzeniami, ze spełnieniem tego, co chciałabym robić, tak? I co czuję, że powinnam robić, że jestem w tym dobra i że jakoś, że to ma sens. A jak Pani wspomina same studia? Same studia, pierwsze dwa lata były bardzo ciężkie. Chodziło o to nadrabianie? Właśnie nie. O dziwo, ja nadrobiłam tak mocno, że byłam jedną z lepszych studentek na pierwszym roku, jeżeli chodzi właśnie o... Też mocno się skupiałam na rysunku i na malarstwie. I faktycznie poświęcałam temu bardzo dużo czasu, po prostu zasypiając w pracowniach nieraz, po zajęciach jeszcze, kończąc pracę. Także nie czułam takiej różnicy, że odstaję tak od innych studentów, którzy już mieli styczność z tym wcześniej, tylko raczej czułam taką energię właśnie, że nową energię, tak, bo byłam świeża, po prostu nie miałam wcześniej styczności takiej intensywnej, tak jak oni, z tym światem i nie byłam zmęczona po prostu materiałem, tak, bo często ludzie po liceach plastycznych właśnie po 4 latach takiej edukacji plus egzaminy na akademię są bardzo ciężkie, ludzie zdają po kilka razy, tak, na uczelnię, żeby się dostać i czuć zmęczenie w wielu osobach, tak, w wielu przypadkach, że już jakby nie mają takiej świeżości już podchodząc po takim wyczerpującym egzaminie wcześniej do studiów, tak. Później już miałam po drugim roku taką możliwość wyboru specjalizacji, wybrania tego, na czym chciałabym się skupić już docelowo i z czego chciałabym robić dyplom. Także wtedy już miałam bardzo dużo swobody we własnej pracy i mogłam jakby wychodzić z własnymi pomysłami, z własną inicjatywą i szukać jakby narzędzi i pomocy ze strony profesorów i asystentów na akademii. Tutaj na tej wystawie jest i malarstwo, jest i fotokolaż, jest też fotografia, jest film wideo, czyli jest tak naprawdę wszystko. W czym Pani czuje się najlepiej? Skąd taki pomysł, żeby to wszystko właśnie tak połączyć? Najlepiej czuję się po prostu w malarstwie, ponieważ ja wszystko, co tutaj się znajduje na tej wystawie, nazywam malarstwem. Raczej nie rozgraniczam, bo ten podział to jest sztucznie narzucony podział ze względu na technikę i na narzędzia, którymi się posługujemy przy tworzeniu po prostu obrazu. Ja staram się tego nie rozgraniczać i nie sugerować tym, po prostu zależy mi na uzyskaniu jak najmocniejszego obrazu, który będzie jak najmocniej oddziaływał zarówno na mnie, jak i na odbiorcę, na widza. I to są wszystko narzędzia, którymi ja się posługuję na co dzień w tworzeniu obrazów i wybieram sobie w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać.
czy chcę, żeby to trwało w czasie, tak jak film, czy chcę, żeby zatrzymywało ten czas w jednym obrazie, tak jak mamy do czynienia z malarstwem na przykład albo z fotografią. I fotokolaż jest gdzieś pomiędzy w ogóle tym wszystkim, bo to jest takie ciekawe nałożenie obrazu w czasie, jednak, a istnieje na jednym obrazie, tak? Także we wszystkich tych mediach jakoś się odnajduje i to jest, tak, wszędzie jest ten obraz, który jest jakby klucz wszystkiego, źródłem jednocześnie, a z drugiej strony czymś, do czego dążę ostatecznie, tak, i gdzieś staram się tą syntezę złapać tego obrazu. Także nie potrafiłabym chyba wybrać, które medium mi najbardziej odpowiada. Jedni podchodzą do mnie i mówią, że najbardziej mi się podoba malarstwo, inni, że film, a inni, że są zachwyceni fotografią, tak? Która tak naprawdę ciężko ją nazwać fotografią, bo nie jestem fotografem, tak? Tylko malarką, która po prostu się posługuje tym jako narzędziem do tworzenia obrazu. Wystawa nosi tytuł Nienawidząc obrazu. No i tak się zastanawiam, jak powstał ten tytuł, bo można by uznać, że pani nienawidzi tego, co pani robi, bo pani przecież tworzy obrazy. Tak, dokładnie tak jest. Tytuł wynika z zastanowienia się nad procesem dochodzenia do tego obrazu i tego, że jest to jednak bardzo ciężki proces, bardzo wymagający, polegający na traceniu tego obrazu momentami, dążeniu do jakiejś prostoty też formy. Z drugiej strony, nienawidząc, odwołuje się do emocji, tak, związanych z jednej strony z tworzeniem obrazu, a z drugiej strony w przebywaniu wokół obrazów, które jakby same wpływają na to, jak ja się czuję też, tak? Więc ja z tymi obrazami przez rok obcowałam, przez rok po prostu nad nimi pracowałam, one na mnie wpływały, ja jakoś na nie wpływałam. Chodzi o takie zwrócenie się na tą relację też pomiędzy mną a obrazem, która nie jest łatwa, ale też nie jest jakaś nihilistyczna na zasadzie, że ja tego obrazu faktycznie nienawidzę i już bym nie chciała na niego patrzeć i go robić dalej, tak? Tylko raczej chodzi mi o tą przewrotność i o to, że to jest wszystko ambiwalentne bardzo, tak? I że ta relacja jest taka wymienna, tak? I że ja coś daję, obraz coś mi daje i to chodzi o takie współżycie. Pani Agnieszko, a jak powstawały te prace, które możemy oglądać tutaj na wystawie w Małej Galerii? One pochodzą z jakiegoś jednego okresu w pani życiu, czy to są różne okresy? Obrazy, kolaże i fotografie plus film Nienawidząc obrazu są pracami dyplomowymi. Dwa filmy pozostałe, które są na bocznych ekranach, to są moje prace, które tworzyłam w trakcie trwania studiów. I rysunki, które tak naprawdę powstają cały czas. I te kolaże mniejsze, tak, w których używam fotografii z dzieciństwa. One stanowią takie źródło po prostu chyba tego wszystkiego, co tutaj się znajduje w tej sali. I to jest coś, od czego ja zaczynałam w ogóle od samego początku. Już jak wyszłam z tego rysowania akademickiego, to skupiałam się na tym, co poszukiwaniu tego, co mnie najbardziej interesuje, co we mnie uruchamia takie emocje, że ja faktycznie zaczynam robić nowe rzeczy, że chodzę z kamerą i takie rzeczy mi się przytrafiają, albo takie rzeczy znajduję gdzieś w środku lasu, tak jak w jednym z filmów jest gdzieś te ćmy zamknięte w formie, która przypomina sukienkę dziecięcą, tak? I to jest wszystko takie bardzo surrealistyczne, ale tak naprawdę ja tego nie upozorowałam. To nie jest coś, co ja wymyśliłam i tam zamontowałam, tylko to faktycznie jest wzięte prosto z życia, tak? Z tego, co mnie spotkało. Także to jest oparte na doświadczeniu takim właśnie osobistym, intymnym. I te kolaże, te mniejsze prace na papierze właśnie to jest jakby ujawnienie tego źródła, skąd to się wszystko wzięło, tak? I skąd czerpię pomysły i inspiracje do tworzenia większych prac, fotografii. Coś, co uruchamia po prostu we mnie te emocje, które nie pozwalają mi dalej jakby zastygnąć i nie robić tego, tak? Agnieszko, powiedz nam, co możemy obejrzeć dokładnie na tej twojej wystawie? Jakie to są prace? Ile tych prac jest? W mojej galerii można zobaczyć 8 moich prac malarskich, wielkoformatowych, zawieszonych w powietrzu, zdjętych z Blade Ram. Fotografie, autoportrety, które są uchwyceniem jakiegoś momentu, one są bardzo nieostre, ukazujące jakieś stany emocjonalne, tak, moje stany emocjonalne. Jest cykl kolaży, również będących moimi autoportretami. Prace na papierze, bo nie lubię nazywać ich rysunkami, to nie są rysunki stricte, tylko tak jak mówiłam już wcześniej, że nie lubię tego podziału na techniki, tylko no jest to pomieszanie jakieś kolażu z rysunkiem, z malarstwem. Do tego są 3 filmy i jeden główny film, Nienawidząc obrazu, 3-częściowy z tekstami mojego autorstwa oraz filmy, które tworzyłam w trakcie trwania studiów, Wakacje i Sen.
i są to filmy oparte na takim osobistym doświadczeniu, gdzieś na zauważonych sytuacjach, w których się również ja pojawiam. No i to wszystko do obejrzenia w Małej Galerii na Plantach w Nowym Sączu do 10 września. Bardzo dziękuję za rozmowę.